Cześć. Internet od momentu swojego poczęcia ciągle i nieustannie się rozwija i zmienia. Tylko czy w dobrym kierunku? To co w nim robimy, coraz bardziej koncentruje się wokół monopolistów na swoich polach. Google, Facebook czy Amazon wydają się niezagrożone na swoich miejscach. Podobnie jest z Twitterem. Raczej nie obawia się on konkurencji ze strony Albikli. Ale czy na pewno cały tort został już podzielony pomiędzy branżowych gigantów? A może zagrożenie jego pozycji przyjdzie z zupełnie niespodziewanej strony? I czy przejęcie Twittera przez Elona Maska to początek końca któregoś z nich? Zapraszam. Zamknięte platformy społecznościowe sprawiają, że z czasem stajemy się ich niewolnikami. Co z tego, że nie lubimy korzystać z Facebooka, skoro w sumie robi za niezły kalendarz wydarzeń? Albo nie zgadzamy się z jego polityką prywatności i coraz większą ilością serwowanych reklam, ale w sumie to nie mamy gdzie się podziać ze swoimi postami. No i ten nieszczęsny Twitter. Elon Musk obiecywał naprawienie jego wszystkich wad, ale jak na razie wygląda na to, że wyszło jak zwykle. Chociaż zdania pewnie są podzielone. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest przynajmniej dobra okazja do porozmawiania o Fediverse. Jedną z alternatyw dla scentralizowanych mediów społecznościowych jest Fediverse. Co to takiego? To idea, a nie produkt. Nazwa bierze się od słów Federacja i Uniwersum, i właśnie na tej federacji na chwilę się skupię. Popularne media społecznościowe i w sumie większość serwisów w sieci stawiają nas w sytuacji, w której stają się naszymi panami. To oni decydują o tym, co nam wolno, a co nie, definiując w swoich warunkach, gdzie na przykład leży granica wolności słowa. Przeważnie też zgadzamy się na przetwarzanie w różny sposób naszych danych. Z Fediverse również możemy w ten sposób korzystać i nie ma w tym niczego złego. Po prostu tworzymy sobie konto w danej usłudze. Jednak mamy wybór. Jeżeli chcemy sami wziąć za siebie odpowiedzialność, to możemy stworzyć swój własny serwer, tak zwaną instancję. No dobra, ale co z tego, skoro jakiś klon Twittera czy tam Facebooka też można sobie pewnie samemu stworzyć i wcale nie sprawi to, że będziemy mogli z kimś rozmawiać. Przecież jeszcze trzeba zachęcić kogoś, żeby do naszego serwera dołączył. Tutaj właśnie wychodzi główna cecha sfederalizowanego uniwersum. Działa ono w podobny sposób jak e-mail. Tak, istnieją wielkie firmy dostarczające usługi poczty jak Gmail, Outlook czy Proton Mail. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy uruchomili swój własny serwer i komunikowali się za jego pomocą z resztą uniwersum. O ile oczywiście nie będziemy krzyczeć rzeczy, których nikt nie będzie chciał słuchać. Zobaczmy jak to działa na przykładzie Mastodona, czyli Fediverse'owej odpowiedzi na Twittera. Na pierwszy rzut oka Mastodon wygląda w sumie prawie identycznie jak maszynka do świerkania. Po prostu zamiast tweetów są tuty, a podawanie dalej nazywa się bustowaniem. Można też odpowiadać, lajkować, wrzucać zdjęcia czy przeprowadzać ankiety. A, no i są hashtagi. Nie zapominajmy o hashtagach. Jednak, o ile z pozoru rzeczywiście może to wyglądać jak ściągnięte na przerwie od kolegi zadanie domowe, o tyle opiera się na zupełnie innych zasadach. Jedna różnica, która może nam się rzucić na pierwszy rzut w oczy, to loginy. Część z nich wygląda tak samo prosto jak na Twitterze. Niektóre jednak przypominają adresy mailowe, czyli w środku mają małpkę. Dlaczego? Są to po prostu użytkownicy korzystający z innych serwerów niż my. Zgodzili się oni na inne polityki prywatności niż my. Ktoś inny jest administratorem ich danych, być może nawet oni sami, ale nadal możemy się wzajemnie komunikować. Tak? Dobrze słyszałeś. Możesz być sam administratorem swoich danych. Ponieważ Mastodon jest otwartym i wolnym oprogramowaniem, na otwartej i wolnej licencji możesz sobie jego serwer postawić sam tak gdzieś w chmurze, jak i w swojej piwnicy. Możesz, ale nie musisz masz wybór. Zresztą, jeżeli dokonasz początkowo złego w swojej opinii wyboru, to serwer możesz w każdej chwili zmienić, bo twoje dane należą do ciebie, a nie do jakiejś korporacji. Czym więc serwery się od siebie różnią? Na pierwszy rzut oka poza właśnie zasadami prawie niczym. Mogą jednak być przeznaczone głównie dla osób o podobnych zainteresowaniach, czy też znajdujących się na jakimś wspólnym obszarze. Ułatwia to nieco wejście w taką społeczność, ponieważ szansa, że będziemy mieć jakieś wspólne tematy z innymi użytkownikami, automatycznie rośnie. Łatwiej ich też wyszukać, bo w obrębie danej instancji wystarczy posługiwanie się samym loginem. Nie jest konieczny pełny adres wraz z nazwą serwera. Kolejną rzeczą tak odmienną od popularnych social mediów jest personalizacja, a w zasadzie to jej brak. To ty wybierasz, kogo chcesz obserwować. Nie ma algorytmu, który będzie ci kogoś sugerował. Podobnie z kolejnością wyświetlania wiadomości po otwarciu aplikacji. To też nie dzieło algorytmu, ale jest ona chronologiczna, a nie zrobiona tak, abyśmy gapili się w ekran jak najdłużej. W przeciwieństwie do takiego Twittera czy Facebooka, starannie zaprojektowanych przez psychologów od uzależnień. Sprawia to, że trochę trudniej wpaść w sidła jednej bańki informacyjnej, albo przynajmniej sami w miarę świadomie decydujemy, do której wpadamy. To wszystko nie oznacza jednak, że w Mastodonie nie ma żadnej moderacji i obowiązuje totalnie wolna amerykanka. Co to to nie? Owszem, można też na takie serwery trafić, ale stanowią one mniejszość. Znajdziemy na nich pewnie rzeczy, które mogą być niezgodne z prawem. Istnieją również mechanizmy pozwalające na odfiltrowanie niechcianych treści, i wiele serwerów z nich korzysta. Jeżeli instancja jest moderowana, to możemy naruszające regulamin wpisy zgłosić. Możemy też sami nałożyć odpowiednie filtry i nie oglądać rzeczy, na które nie mamy ochoty, czy zablokować jakiegoś użytkownika, a nawet cały serwer. Zresztą, tworząc swoją własną instancję, mamy w tych kwestiach spore pole do manewru. Istnieje na przykład możliwość zdefiniowania listy instancji, z którymi nie chcemy rozmawiać, nawet do poziomu, na którym nie komunikujemy się z nikim spoza naszego serwera, czyniąc go w ten sposób prywatnym. Mastodon dba o naszą prywatność. Na jego instancjach nie spotkamy profilowania, targetowania czy w ogóle reklam, przynajmniej dostarczanych centralnie. Skoro cenzura jest na dość ograniczonym poziomie, to w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, aby jakieś konto coś reklamowało jednak pewnie mało kto będzie chciał je obserwować. Tylko czy poza tym całym prywatnościowym bełkotem, który przecież nie każdego musi interesować, są jakieś cechy, które dają mu przewagę nad Twitterem? Ba! Możemy na przykład edytować tuty. I to za darmo. Mamy też do dyspozycji więcej znaków na post, bo aż 500, a swoim wiadomościom możemy zdefiniować datę przydatności do spożycia. Po jej wygaśnięciu znikną. I to my o tym decydujemy. Chociaż warto pamiętać, że nie zabrania to nikomu zrobienia screenshota tego, co napisaliśmy, a więc nadal warto byłoby przemyśleć dobrze, co chce się powiedzieć całemu światu, aby nie wyjść na głupka. Brak skomplikowanych algorytmów doboru treści czy reklam sprawia też, że mastodon jest szybki. Szczególnie w porównaniu z Facebookiem czy Twitterem, a przynajmniej Powinien być, bo po całym zamieszaniu spowodowanym przez Elona Maska, ilość użytkowników Mastodona zaczęła gwałtownie rosnąć. No a na to nikt nie był przygotowany. Do sieci dołączyło ponad milion osób, co potroiło ilość aktywnych użytkowników. W Twitterze taka wartość pewnie mieści się w granicach błędu statystycznego. Skoro obciążenie serwerów tak lawinowo wzrosło, to trzeba wydać więcej hajsu na ich utrzymanie. Ciekawe skąd Mastodon bierze na to wszystko pieniążki. Sam projekt jest fundacją non-profit zarejestrowaną w Niemczech i utrzymuje się głównie z datków różnych firm czy instytucji. Nie może on nagle upaść ani się sprzedać, bo źródła projektu są otwarte, więc każdy może je wykorzystać, aby wystartować od punktu, w którym ewentualnie coś się skończyło. No, i cała ta otwartość sprawia, że każdy może stworzyć aplikację do korzystania z niego. Więc nie dochodzi do sytuacji, że mamy do wyboru jedną oficjalną apkę, która jest delikatnie mówiąc średnia, a inne, które mogłyby potencjalnie ułatwić nam korzystanie z platformy, są w jakiś sposób blokowane. Jednak mastodon, jak już wspomniałem, jest tylko jednym elementem dużej układanki. Co więc siedzi głębiej? Mastodon jako część Fediversum opiera się na otwartym protokole ActivityPub. Dzięki temu, posiadając jedno konto, możemy integrować się z innymi usługami. Dobrym przykładem jest PeerTube, czyli wolnościowy odpowiednik YouTube'a, wykorzystujący protokół bittorrent. Możemy obserwować kogoś na PeerTube i dostawać powiadomienia, kiedy wrzuci tam coś nowego bezpośrednio w Mastodonie. Jednak nie ma rozwiązań idealnych i każdy ma jakieś wady. Wybór to nie zawsze zaleta, przynajmniej nie dla każdego. Z wyborem wiąże się przecież odpowiedzialność. A w przypadku Mastodona i innych, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby podejmować decyzję. Pierwszą jest chociażby wybór serwera, a jest z czego wybierać. W chwili nagrywania tego odcinka ich liczba wynosiła ponad 6 tysięcy. Dla niektórych może to być paraliżujące, bo czy na pewno podejmują właściwą decyzję w kwestii tego, komu zaufać? Wolność i decentralizacja same w sobie nie rozwiązują też problemu finansowania usług. Normalnie zarabia się przecież na reklamach. A na czym zarabiać tutaj? Przecież rozwój i utrzymanie infrastruktury sporo kosztują i braki w tych kwestiach mogą się przełożyć na komfort użytkowników. Widać to dobrze przy całej awanturze Elona z Twitterem. Instancje Mastodona dostawały sporej czkawki z racji nagłego napływu nowych użytkowników. Część z nich. Nawet wstrzymała nowe rejestracje, aby nie sparaliżować całkiem usługi. Rozwiązaniem na ten moment są datki od społeczności i sponsorzy. Ciekawe jednak, czy możliwym jest utrzymanie takiego mechanizmu na dłuższą metę i w większej skali. Signalowi, dla przykładu, jak na razie całkiem nieźle się to udaje. Niedobory w finansowaniu mogą mieć jeszcze inną istotną stronę problemy z bezpieczeństwem. Niedawno udało się badaczom przeprowadzić z sukcesem atak, wykorzystując możliwość stosowania kodu HTML w treści tutów. W efekcie można było wyjąć zapisane w przeglądarce dane logowania użytkownika serwisu. Był to na szczęście tylko element testów penetracyjnych wykonanych w dobrej wierze, i błąd został zalatany w około tydzień od zgłoszenia. Podatności są czymś normalnym i nie powinno to na nas robić jakiegoś wielkiego wrażenia. Jednak duże, scentralizowane firmy mają do dyspozycji dzięki swoim budżetom całe działy specjalistów od spraw cyberbezpieczeństwa, no albo przynajmniej powinny mieć. W przypadku Mastodona jest to jednak głównie społeczność ochotników, od której ciężko wymagać natychmiastowej reakcji. Zresztą, decentralizacja sprawia dodatkowo, że aby być bezpiecznym, każdy administrator serwera musi wdrożyć odpowiednie aktualizacje we własnym zakresie. To też może wydłużyć cały proces i warto zwrócić na to uwagę, wybierając dla siebie instancje. Co ciekawe, Mastodon ma swój program Back bounty, gdzie można zarobić na zgłaszaniu błędów w kodzie oprogramowania. Kwota oczywiście nie może równać się z podobnymi programami, na przykład w Apple, jednak to dość ciekawe, że udało się wygospodarować na to środki. Czy Mastodon i inne zdecentralizowane media magicznie rozwiązują problem baniek informacyjnych? No niestety nie. Mając wybór, musimy się sami postarać, żeby zderzyć się z innymi światopoglądami. Innymi słowy, to tylko od nas zależy, kogo zasubskrybujemy i co dzięki temu potencjalnie zobaczymy. No i jak ktoś wyłączy niespodziewanie serwer, z którego korzystamy, to jesteśmy w no problem mamy. Mastodon prosi administratorów o co najmniej 3-miesięczny okres przejściowy, jeżeli chcą zamknąć swoje serwery, ale to jedynie prośby. Migracja jest w miarę prosta, ale na razie nie da się przenieść całej swojej historii wpisów, a jedynie zrobić przekierowanie na nowe konto. Oby w niedalekiej przyszłości uległo to zmianie. Mastodon nie wspiera też w pełni szyfrowania end-to-end, -end, choć ma się to niedługo zmienić. Aktualnie wiadomości bezpośrednie pomiędzy użytkownikami po prostu są normalnymi postami o ograniczonej widoczności. Wygląda więc to trochę tak, jak w nieodżałowanym polskim blipie. Ktoś pamięta? Co robić i jak żyć? Długo się zabierałem do jakiegoś materiału, który zahaczałby o tematy związane z fediversum. To chyba jak na razie najbliższa ideału implementacja wolności słowa. Możemy sobie zrobić swój serwer i robić na nim co chcemy. Ale też nie możemy nikogo zmusić, aby nas słuchał. Sprawdźcie, jak to działa. Może wam się spodoba. Ja już tam jestem. Podobnie jak parę osób bliskich mojej branży oraz ci, którzy uciekają z Twittera. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie na kanał panów z Internet Czas Działać. Znają się całkiem nieźle na tematach Fediverse i korzystałem m.in. z ich materiałów przygotowując ten odcinek. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!